Cześć, witam. Na lato proponuję Wam książkowe lotto, czyli książki, które mają w tytułach cyfry od 1 do 10. Na końcu będzie zagadka, za rozwiązanie której będzie można wygrać wspaniałą nagrodę. Pierwszy tytuł. Adam Bagdaj. Podróż za jeden uśmiech. Kultowa dla mojego pokolenia powieść przygodowa, której bohaterami są dwaj 14-letni chłopcy, Duduś i Poldek. Obaj mają po 14 lat, są kuzynami, ale charaktery mają kontrastowe. W każdym razie z biegiem okoliczności muszą sami przejechać z Warszawy na Wyspę Wolin, korzystając jedynie z autostopu. I tu się zaczynają wspaniałe przygody, ponieważ odwiedzają różne miejsca, poznają różnych ludzi, i naprawdę jest to panorama Polski, naszego kraju z lat 70. Ale humor się nie zestarzał, postaci się nie zestarzały, więc z całego serca polecam Podróż za jeden uśmiech. Cyfra 2. Wisława Szymborska. Nic dwa razy się nie zdarza. Jeden z jej najpopularniejszych wierszy, którego idea zawiera się w tytule. Jak wiecie, wierszy się nie opowiada, a więc zachęcam do przeczytania. Cyfra 3 to będzie rosyjski pisarz i rosyjski tytuł, Antoni Czechow. Mój ulubiony dramaturg rosyjski oraz jego dramat pod tytułem Trzy siostry. Trzy siostry Prozorow mieszkają na prowincji już 11 lat, chociaż urodziły się w Moskwie. I do tej Moskwy cały czas tęsknią, pragną do niej powrócić. Ale wszyscy wiemy, i one wiedzą, i my wiemy, i autor wiedział, że jest ta Moskwa dla nich jak Atlantyda, o której się mówi, ale do której się tak naprawdę nigdy nie wróci. Dramat o ludziach przegranych, mających marzenia, ale też sceptycznie do życia się odnoszących i takich, którzy wiedzą, że te marzenia są raczej mrzonkami, nie robią nic, żeby je zrealizować. Polecam wiele adaptacji tego dramatu w teatrze telewizji. Przepiękna, przewspaniała sztuka Antoniego Czechowa. Cyfra 4 to są zupełnie inne klimaty. To jest Stephen King. Stephen King, król grozy, jak się o nim mówi. I tutaj książka bardzo gruba, zatytułowana Czwarta po północy. Książka składająca się z czterech mini opowieści. Mnie najbardziej fascynował policjant biblioteczny, czyli co się dzieje z tymi, którzy książek długo nie oddają, przetrzymują je w domu, unikają wizyty w bibliotece, bo boją się, że panie na nie nakrzyczą. Nie trzeba się bać, bo jeżeli i do waszego domu przyjdzie wieczorem, nocą policjant biblioteczny, oj, to możecie przeżyć naprawdę straszliwy horror. Wszystkie trzy pozostałe opowiadania są też bardzo ciekawe i przesycone grozą. Na przykład pierwsze z nich, kiedy to samolot, budzą się pasażerowie w samolocie i właśnie, nie będę opowiadała, a więc wspaniała lektura, którą radzę czytać od północy do czwartej nad ranem. Następna książka związana z cyfrą 5. To jest taka napisana przez Susan Wings, Ich pięcioro. Okładka z Ich pięcioro sugeruje, że będzie to jakiś romans, lekka książka dziejąca się nad morzem, ale tak wcale nie jest. Oto dwie postaci się spotykają, Sara i Derek, którzy, ona jest nauczycielem. Zaraz, bo się pomyliłam i zaraz mi coś powiecie. Tak, bo córka miała na imię Sara. Lili jest nauczycielką, kobietą świetnie zorganizowaną, nie ma dzieci, ale innymi dziećmi zajmuje się wspaniale. Kiedyś, paręnaście lat temu, była na weselu swojej przyjaciółki i teraz po parunastu latach los tak sprawił, że ona i jej partner z tego wesela muszą zająć się tymi właśnie dziećmi, trojgiem dzieci. On jest golfistą, on jest bawidamkiem, on żyje swobodnie, a teraz muszą dla tych dzieci stworzyć rodzinę. Nie jest to więc lekka książka, jest to książka o umieraniu, odchodzeniu, godzeniu się z tym odchodzeniem, a więc naprawdę byłam zaskoczona, że wbrew okładce dostałam tak dobry
tekst. Cyfra 6. Mówi się, że to jest szczęśliwa cyfra. Szóstka. O tej książce już mówiłam. Jest to książka francuskiego autora, który nazywa się Jean-Paul Didieron, a tytuł książki Lektor z pociągu 6.27. Julien pracuje w utylizatorni, tam gdzie się książki oddaje na przemiał. I on codziennie ratuje kilka stron z jakiejś książki, czyta je na głos w pociągu wiozącym go do pracy. Naprawdę książka klimatyczna, warto ją przeczytać i warto się zastanowić nad ideą, obecnością książek w naszym życiu. Cyfra 7. Cyfra 7 to kryminał. Kryminał królowej kryminału, czyli Agaty Christie, nosi tytuł Tajemnica siedmiu zegarów. Na czym polega wyjątkowość tej książki? Wyjątkowość tej książki polega na tym, że śledztwa nie prowadzi tu ani Hercules Poirot, ani Panna Marple, ani żaden inny znany z książek Agaty Christie detektyw. Detektywem jest tutaj dziewczyna, córka hrabiego, bo akcja dzieje się w wielkim zamku, gdzie zostaje zamordowany jeden z przyjaciół. Tajemnica siedem zegarów. Otóż ten przyjaciel nie lubił wcześniej wstawać, a więc koledzy kupili 7 budzików, aby go budzić codziennie rano. A 7 zegarów to jest też organizacja terrorystyczna, której ślady wiodą właśnie do tego zamku. Warto przeczytać, 2 wątki wspaniałe, a główna bohaterka cudownie współpracuje z policją angielską. A teraz 8. 8 będzie reprezentowana przez polskiego pisarza Marek Łasko. 8 dzień tygodnia. Jedni nazywają 8 dzień tygodnia mini powieścią, inni mówią o tym, że to jest opowiadanie. Nieważne, czy to jest opowiadanie, czy mini powieść, ważne jest, że jest to utwór szalenie dołujący, intymny, bo mówi o miłości między Agnieszką a Piotrem, a właściwie o szansie na tę miłość, która mogłaby rozkwitnąć, mogłaby się rozwinąć, ale młodzi nie mieli do tego warunków, ponieważ akcja dzieje się w latach 60. w Warszawie, kiedy miasto było przeludnione i oni nie mogli znaleźć dla siebie ani skrawka, pokoju, ławki, parku, gdzie mogliby być sami, gdzie mogliby być sam na sam, gdzie mogliby stworzyć tę właśnie atmosferę miłości i zaufania. My wraz z bohaterami snujemy się po warszawskiej Pradze, po ulicy Brzeskiej, zaplutej, zasikanej ulicy, zaglądamy do mieszkań ludzi żyjących na kupie jeden na drugim, a więc gorzka to jest opowieść o niespełnionej miłości, ponieważ warunki były takie, że ta miłość nie mogła się rozwinąć. 9, książka numer 9, James Patterson, 9 wyrok. Jeżeli ktoś z Was słyszał o kryminalnym klubie kobiecym, kobiecy klub kryminalny, to tutaj właśnie jest ta akcja. Główna bohaterka, policjantka rozwiązuje dwa wątki. Dwa wątki, kota dachowca, a drugi wątek to jest wątek szminkowego mordercy. Kot dachowiec to jest przestępca, który włamuje się i okrada bogate rodziny, a szminkowy morderca to jest morderca, który zabija matki wraz z dziećmi. I właśnie nasza policjantka musi rozwiązać te dwa wątki kryminalne. Naprawdę wciągający, rewelacyjna książka, zresztą jak wiele innych Jamesa Pattersona. I wreszcie 10. Jeżeli słyszycie jakieś skrzypienie, to bardzo przepraszam, ale to Ela z Andrzejem bawią się w rzucanie piłeczki i w przychodzenie do siebie. 10, czyli Joe Alex, o którym mówiłam już na moim kanale, i jego kryminał Gdzie przykazań brak 10. Akcja rozgrywa się oczywiście w Wielkiej Brytanii. Joe Alex, nasz pisarz i detektyw, na prośbę swojej ukochanej Karoliny rozwiązuje zagadkową zagadkę śmierci jej stryja, generała, który kiedyś dawno temu był w Indiach i w Birmie,
i przywiózł stamtąd pewnego Buddę. Z tym Buddą wiąże się opowieść, przekleństwo, fatum, jak to się dzieje, kto zamordował stryja, naprawdę wspaniały kryminał. 10. Teraz będzie bonus, bo nie mogłam się powstrzymać, żeby wam nie przypomnieć książki Fahrenheit 451. O tej książce również mówiłam na moim kanale. Książka Raya Bradbury o strażaku, który pali książki. On jest strażakiem. Jak wiemy dzisiaj, strażacy raczej gaszą pożary, a on je rozniecał, bo akcja dzieje się w przyszłości, kiedy książek nie można czytać i to było przekleństwo właśnie ludzi tamtego czasu. 10 książek, lotto, cyfromania, jakbyście tę zabawę nazwali. A teraz zagadka i nagroda. Raczej nie będzie to zagadka, tylko tych wszystkich, którzy obejrzeli ten film i którym on się spodobał, proszę, żeby pod tym filmem umieścili swój nick wraz z tytułem książki, w którym to tytule znajduje się jakaś cyfra, jakiś liczebnik. A nagrodę wygra ta osoba, która zamieści tytuł z jak najwyższą cyfrą oraz 2-3 zdania o treści książki, o której pisze. A nagrodą będzie książka Adama Bachdaja pod tytułem Podróż za jeden uśmiech. Zapraszam do zabawy, a zapewniam zwycięzcę, że lektura będzie niezapomniana. Dziękuję, do zobaczenia.